Także proszę Państwa, bardzo ciekawy jest ten artykuł o magii. Gdy miał 18 lat, wydrukował sobie 100 wizytówek iluzjonisty. Jeden kartonik trafił do pewnej agencji eventowej. Pojawiło się pierwsze zlecenie. Od razu skok na głęboką podeszwę podczas korporacyjnej imprezy. Gdy wróciłem do szkoły, wziąłem 4 talie kart i pojechałem na ten event. Chodząc od stolika do stolika, pokazywałem iluzję z kartami pracownikom firmy. Zarobiłem wtedy 500 zł i przy okazji poznałem pierwsze mechanizmy biznesowe, tak na praktyce, praktycznie doświadczenie, bo menedżer imprezy powiedział klientom, że zazwyczaj biorę 1000 zł, ale ponieważ właśnie wracam z innego występu, mogą obniżyć cenę, a ja nawet nie myślałem o pieniądzach. Opowiada ze śmiechem przedsiębiorca. No to tym lepiej. Lepiej tutaj nam wychodzisz i pasujesz. A my nie chcemy lichwiarzy, chciwych takich zdzierców, bo przecież nawet nikt nie lubił setnika, celnika i komornika w pierwszym wieku naszej ery. Tym bardziej nas dziwi to, że jakaś tam Beata Rusin czy jakaś baba jest komornikiem na przykład, prawda? No Jola powiedziała tak, Jola Mąkosak była pionierką i na 4. roku studiów prawa powiedziała, że nigdy nie będzie przecież pracowała jako sędzia, sędzina, ale musi skończyć studia, musiała skończyć, bo to był taki okres, że trzeba było nawet pracować.